Dzień dobry kochanemu państwu. Można mówić erotyk do kobiety. Można mówić do mężczyzny. W moim przypadku to trochę gorzej. Ale czy można wymyślić erotyk do czereśni? Można. Zapraszam państwa, zawsze miałem ochotę napisać taki poemat. Uwielbiam. Strofy dla ciebie. Czy na jawie, czy też we śnie mam apetyt na czereśnie? Dziś w ich smaku się zagłębię, bo czereśnie niebo w gębie. Dobre jabłka, dobre gruszki, dobre ananasy z puszki. Dobra też brzoskwinka jest, lecz czereśnie są the best. Ach, czereśnie. Wkładam kilka jednocześnie. Lubię, gdy ślinianki wciąż gwałci przecudowny miąż. Szklanka do połowy pusta, wołam, mając pełne usta. Nie odchodźcie, jest zbyt wcześnie, by skończyły się czereśnie. Ale nie ma na to rady. Wkrótce przyjdą listopady, wcześniej sierpnie, wcześniej wrześnie. Ach, żegnajcie mi czereśnie. Rok upłynie, niby rzeka, niecierpliwie będę czekał na ich słodki wysyp nowy z erotykiem czereśniowym. Gdy powrócą, ja niezmiennie będę żarł znów. Kilo dziennie. Jak państwo widzą, rzeczywistość jest brutalna. Rekwizyt został dzisiaj wyżarty, a było go 1,5 kilo. To w tym miejscu. Już jest w środku. Także moi drodzy, bardzo was proszę, kochajmy się, kochajmy czereśnie. To naprawdę coś cudnego. Czy państwo znają jakieś fajniejsze owoce, smaczniejsze? Piszcie na wszystkie listy będę odpisywał. Albo może nie, bo poczta i tak ma od cholery roboty. Kłaniam się, do zobaczenia do jutra.